Siema, witam. Dzisiaj sobie przetestujemy demo gierki Sand. Według strony na Steamie jest to Open World PvPvE gierka. Pewnie coś, jakiś survival, coś takiego z maszynami kruszącymi. Kiedyś była podobna gierka z takimi maszynami, nawet polskiego studia. Nazywała się Last Oasis, ale koniec końców wyszło to średnio. Pomysł był dobry, ale wykonanie takie sobie. Zobaczymy, jak tutaj będzie. Ale to jest demko, więc też pewnie za wiele kontentu nie będzie. Wybieramy naszą machinę. Jak ma wyglądać? Ja bym wziął tą. Bo ta jest taka otwarta, a ta ma trochę większy bunkier tutaj w środku. Tam by można było, powiedzmy, zrobić bazę. Też nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Dobra, plan expedition. Moje inwentory. Aha, ja tak jakby biorę itemy z menu? Co? Nie rozumiem. 8.21 pistol. No nie wiem, wezmę ammo. Jakieś kurde energię. Nie wiem, ile mam tego wziąć. Jakieś żarcie, czyli jest survival. No i co? Pieniądze mam brać? Nie mam pojęcia. Wezmę, że wezmę tyle. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Cargo deck. Ready. Okej. Okay. Coś się ładuje. Ale ta gra słabo chodzi. Chyba, że się ładuje, renderuje wszystko. Ale no. Mam z 20 FPS-ów. Off. 145. FSR, ja bym chciał DLSS-a. Jest DLSS. Quality. High. Dobra, zobaczmy, jak to teraz wygląda. Okej. Okay. Chodzi dużo lepiej. Także myślę, że nawet można dać medium. Ultra. Spróbujmy to. Czy to będzie działać? Będzie działać, okej. Okay. Chyba nawet spoko działa. Dobra, chodzimy tutaj. F. Wbijamy na swoją maszynę. Machinę. Tu jest wejście, F. Rozumiem, że to muszę zamykać, bo inaczej ktoś mi wejdzie. Dobra, tutaj jest działko. Tu jest jakiś box. F. Open. Czekajcie, to jest w boxie, tak? Brońka, ammo. Dobra, to do reaktora trzeba wrzucić. Control panel. Będę szukać reaktora. Kurde, gdzie tu może być reaktor jakiś? Jest szafka. Okej, to nie. Tutaj jest kolejna szafka. Nie, może wyżej jeszcze muszę iść. O, tu coś jest. Reaktor. Dobra, mamy 100% prawie. Odpalamy. Odpalamy machinę. Pyk. Dobra, odpaliła się. Jest chyba na godzinę, tak? I co teraz? Tu by się przydało zejście. Dobra, cyk. No nie. Chciałem to zamknąć. Dobra, zamknięte. I teraz... Idziemy tam, gdzie się steruje, tutaj. Tyk. Czekajcie, ja mam broń? Mam broń. Przeładujemy. F. No i co? Idziemy? Idziemy. Tam coś jedzie. Ale to dziwnie wygląda.
Jak ta machina jedzie, to jakby to polagowane trochę było, nie? A to są inni gracze tam? Chyba tak. A jest to jakaś mapa? Nie mam pojęcia. Dobra, jedziemy. Zobaczymy, gdzie dojadę. Pytanie, czy ja to mogę puścić. A, i to se samo idzie. Mogę teraz strzelać na przykład, okej. Okay. Ja nie wiem, gdzie ja chcę jechać. O, jest mapa. Ja jestem tutaj. Segen. To jakieś miasteczko? Na prawo musiałbym odbić. Tu coś jest. Ale zobaczymy, co to. Ale dziwnie się tym steruje. Dobra, stój. No. No, 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 do zera, do zera, do zera. Dobra. Schodzimy. Gdzie się schodzi? Tutaj chyba, tak? Tak. Zamykamy, zobaczymy, co tu znajdę ciekawego. Ty, to Beskid wygląda jak Las Oasis. Bardzo podobnie. Ty, jakiś hunted. To jest pusty boks. Nie wiem, czy ja go powinienem brać? Czy ja wziąłem tego boksa, czy nie? Tak, mam go. W zasadzie to ja bym mógł go tutaj wrzucić chyba, nie? Tak. Może te boksy się przydadzą? Zobaczymy. Coś mnie chęci. Tylko jeszcze nie wiem co. Co to jest? Nie mogę tego wykopać. Mapa, binokulary. Tu jest kolejny pusty boksik. To jest jakaś broń, shotgun, pistol. Aha. No i co z tym shotgunem? A ten shotgun się chyba popsuł. Czy nie? O, dobra, mam. Dobra, mam teraz shotguna, tylko mam jeden ammo do niego niestety. Więc no trochę niefortunnie. Tu jest jakieś ammo. Tu jakieś ammo. Nie wiem, coś mi niby chęci, ale... Nic nie widzę na razie. Tu już coś jest, locked. To można wziąć. Nie wiem jeszcze, jak to otworzyć. Ale później się pomyśli. Idziemy to schować na razie do szapki. Cyk. Cyk, to sobie schowamy. Military crate. Zamykamy. Dobra. Jeszcze zejdziemy na dół na chwilę. Zobaczyłbym. Czy tu coś jeszcze jest? Jest kotwica, tego się nie da zebrać. Ogólnie to chyba tyle. Nic tu więcej nie ma. Pytanie, co mnie niby chęci. Przez godzinę survive the hunt. Nie mam pojęcia. Mapa. Pokaż mapę. Ja jestem tutaj. Jakbym poleciał w prawo.
Ale ta mapa jest dziwna, podpada zrobiona chyba. Tu jest coś do zebrania, tu coś do zebrania, jakieś pieniążki. Tutaj coś, tu nie wiem, jakieś drzwi są. Tu jest jakaś miejscowa. To wychodzi na to, że tutaj to chyba będzie jakieś miasto na prawo. Pytanie, czy ja sobie mogę po prostu tak wyjść z tej gry? Leap Expedition? Cholera wie. Nie wiem. Dobra, no póki co to było na tyle. Poznaliśmy mniej więcej podstawy gierki. I kolejnym razem sobie po prostu poeksplorujemy. Zobaczymy, czy to tam jest jakieś miasto, czy co to jest. Także tyle. Ale gierka zapowiada się ciekawie.